Cześć, witajcie. Chciałbym pokazać Wam, jak stworzyć dodatkowy pulpit w Windowsie 10. Najeżdżacie tutaj obok lupy, macie taką ikonkę, widok zadań, klikacie sobie raz lewym na nią i tutaj macie nowy pulpit. I sobie klikacie i dodatkowe pulpity Wam się tworzą. No i tak możecie się między nimi przełączać, tutaj sobie wybieracie, potem jeszcze raz naciskacie, wracacie do tego, możecie je też kasować krzyżykami. I tutaj następne dodawać. No, jakbyście mieli jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Trzymajcie się, cześć.